Magdalena Boczarska już od wielu lat jest uważana za jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Piękna artystka cieszy się ogromnym uznaniem widzów, którzy nie tylko zachwycają się jej kolejnymi rolami, ale także wdziękami 45-latki. Wielu z sympatyków aktorki nie wierzyło własnym oczom, gdy ta postanowiła pochwalić im się kadrem, na którym zapozowała kompletnie nago. Zachwytom nie było końca. Magdalena Boczarska nie wstydziła rozebrać się do naga. Magdalena Boczarska to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Popularna aktorka już od wielu lat regularnie pojawia się w najgłośniejszych polskich filmach i serialach i przez wielu jest uważana za jedną z największych gwiazd polskiego show biznesu. Czterdziestopięcioletnia aktorka cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mediów, a te ochoczo rozpisują się o niej za każdym razem, gdy tylko pojawi się na salonach. Nie jest tajemnicą, że Magdalena Boczarska przez wielu jest uważana nie tylko za jedną z najpopularniejszych, ale także najpiękniejszych polskich aktorek. Życiowa partnerka Mateusza Banasiuka, mimo iż ma już skończone 45 lat, regularnie udowadnia, że w jej przypadku wiek to tylko liczba i bez żadnych kompleksów chwali się swoimi wdziękami, czy to podczas różnego rodzaju medialnych imprez, czy to na swoim Instagramie, gdzie obserwuje ją już grubo ponad 300 tysięcy osób. Na instagramowym profilu Magdy Boczarskiej nie brakuje zdjęć ze zmysłowych sesji zdjęciowych czy wakacyjnych wypadów, gdzie 45-latka chwali się swoją nienaganną figurą w bikini. Trudno nie zwrócić uwagi również na kadr, gdzie aktorka poszła na całość i zapozowała w rozbieranej sesji zdjęciowej. Fani aktorki nie wierzyli własnym oczom, gdy zobaczyli, jak Magdalena Boczarska prezentuje w negliżu. W komentarzach pod zdjęciem można przeczytać: piękna kobieta pełna seksapilu, przepiękna i bardzo zmysłowa fota, ogień, a nader wszystko piękna kobieta. Ogień, ogień, piękna w każdym wydaniu, naturalna, piękna kobieta, klaskanie, 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 czerwone serce, a wam jak się podoba?